Dzień dobry, Magdalena Stępińska. Wraz z końcem listopada nadeszła pora na najnowsze wiadomości telewizji Skarbimierz TV. A w serwisie zobaczymy, czy Skarbimierz będzie miastem? Powinno mieć te prawa miejskie. Ładnie się rozwija, jest piękne. Grupa teatralna Maska na Międzynarodowym Festiwalu Pantomimy. Mogliśmy się przede wszystkim nauczyć tej pantomimy, która była głównym tematem tego festiwalu. Obchody Święta Niepodległości. Każdy ma w sercu coś, co by chciał uczcić w tym dniu. Władze chcą, by Skarbimierz osiedle dostało prawa miejskie. Miejscowość jest jednostką typową dla miast, gdyż ma zabudowę miejską i przemysłową bez terenów rolnych, co jest istotnym warunkiem. Skarbimierz Osiedle chce zostać miastem. Zdaniem władz gminy zmiana administracyjna jest naturalnym rozwiązaniem dla miejscowości, której zabudowa nie odbiega od innych miast. Prawa miejskie mają również uchronić gminę przed ewentualnym przyłączeniem do brzegu. Tu jest zabudowa miejska, a do tego mamy jeszcze przemysł na tym terenie. Tutaj są głównie bloki mieszkalne, jest duża strefa przemysłowa, tutaj nie ma terenów rolnych. Przede wszystkim jest to spełnienie oczekiwań mieszkańców. Następnie oczywiście chodzi nam o to, że miasta mogą pozyskiwać znacznie więcej środków na zagospodarowanie niż tereny wiejskie. Poza tym, jak wiemy, tutaj od paru lat mamy taką dyskusję, powiedziałbym, zazdrosnych mieszkańców miasta Brzeg o tereny inwestycyjne w Skarbimierzu, no i chęć przejęcia gminy Skarbimierz po to, żeby właśnie przejąć środki. A nie ma przypadku takiego w kraju, żeby były połączone dwa miasta. Aktualnie trwają konsultacje społeczne w sprawie rozpoczęcia działań w kierunku uzyskania praw miejskich. Większość mieszkańców popiera ten pomysł i już czuje się w Skarbimierzu jak w mieście. Powinno mieć te prawa miejskie. Ładnie się rozwija, jest piękne, dużo zakładów. Myślę, że byłoby to chyba lepsze dla tego osiedla. Miasto chyba większe jakieś możliwości ma, prawda, niż samo osiedle. A czy uważa pan, że Skarbimierz spełnia takie warunki, żeby stał się tym miastem? Myślę, że tak. Brakuje nam co prawda takiego centrum, rynku, prawda, ale ogólnie jest dobrze. Jak to będzie miasto, to tak jak w mieście będzie na pewno. No, hałas, no i tego typu podobne rzeczy. Mhm. Także jeżeli jest takim spokojnym osiedlem, to niech tak zostanie. To jest moje zdanie. A ja uważam, że tak. Że tak, bo ono jak będzie spokojne, to będzie spokojne. Ale by miało ten status, może by było jakoś więcej, nie wiem, inwestycji. Bardzo dobre. Dlatego, że jakbyśmy poszli do brzegu, połączyli się, to na brzeg by zabrał wszystkie pieniądze. Nie rozwijałby się Skarbimierz tak, jak w tej chwili się rozwija. Tak, bardzo. No ile tu wójt zrobił? A co to było? Istne było to wszędzie. No a teraz jest lepiej jak w brzegu. W brzegu to idzie się na chodniku przewróci. A tu jakie są eleganckie chodniki. Dobra, żeby my zostali tu, żeby było to miastem. Dlaczego? No bo to jest bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Fajnie się mieszka, fajnie się żyje. Konsultacje społeczne w sprawie uzyskania statusu miasta dla miejscowości Skarbimierz mają zakończyć się do końca tego roku. Do 31 marca 2018 roku trzeba złożyć stosowne dokumenty do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. O tym, czy Skarbimierz Osiedle uzyska prawa miejskie, zdecyduje premier. W Skarbimierzu działa wiele grup tanecznych i teatralnych, które biorą udział w wielu konkursach i przeglądach. Jedna z nich miała okazję wybrać się do Niemiec i uczęszczać na warsztaty i spektakle. Uczestnictwo w festiwalu z pewnością poszerzyło wiedzę i umiejętności młodych artystów ze Skarbimierza. Występowali, rozmawiali i zwiedzali. Grupa teatralna Maski, działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Skarbimierzu, wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Pantomimy w Dreźnie. Droga Masek do Drezna była bardzo długa, dlatego że już w czerwcu wysłaliśmy zgłoszenie na ten festiwal. Tam nasza etiuda została zaakceptowana i Maski dostały oficjalne zaproszenie jako cała grupa. Gdyby nie zgoda mojego dyrektora, a później nie wsparcie wójta, to nie udało
udałoby się nam pojechać. Festiwal był ogromnym wyróżnieniem dla młodych artystów, ponieważ występowali wśród wielu profesjonalistów. Sandra Milewska wraz z instruktorką Gminnej Biblioteki Publicznej Aleksandrą Stępniak zaprezentowały na wielkiej scenie specjalnie przygotowaną 6-minutową etiudę. Byłam taką dziewczynką, która lubiła się bawić, a pani Ola była taką mamą, no, z problemami, że nie mieliśmy taty. Ja próbowałam panią Olę pocieszyć, tą moją mamę. Ona mnie odpychała, ja do niej przychodziłam. To była pantomima. Trzeba umieć operować twarzą, pokazywać te swoje emocje. Podczas 3-dniowego pobytu w Dreźnie dzieci miały możliwość podszkolenia swoich umiejętności teatralnych, poznania innych kultur i tradycji. Mieliśmy warsztaty, które bardzo mi się spodobały. To były warsztaty pantomimiczne. Najpierw bez głosu, potem dodawaliśmy różne części, różne dodatki. Pracowaliśmy z obcokrajowcami i to też była sztuka moim zdaniem, zrozumieć co oni mówią i też przetłumaczyć to. Jak mieliśmy czas w któryś dzień pomiędzy warsztatami a galą, pani Ola stwierdziła, że pójdziemy się przejść i właśnie po drodze zobaczyliśmy pałac i stwierdziliśmy z panią Olą wspólnie wszyscy, że pójdziemy go zwiedzić. Mogliśmy się przede wszystkim nauczyć tej pantomimy, która była głównym tematem tego festiwalu. Oczywiście zobaczyliśmy też dużo różnych sztuk tej pantomimy, bo to jednak się dzieli na różne sztuki takie rozdzielne. Na przykład improwizacji, bo to były właśnie zajęcia z improwizacji. Ci, co chcieli się nauczyć, nauczyli się wielu. Patrzyli na kogoś, kto się na tym zna, kto potrafi to robić i kto wie, po co to robi, bo o to w tym chodzi, żeby to była zabawa, a nie po prostu, żeby to był przymus jakiś. To był owocny czas dla grupy teatralnej Maska, która wróciła bogatsza o nowe doświadczenia. Tradycyjnie jak co roku 11 listopada w kościele w Skarbimierzu Osiedlu odbyła się uroczysta msza święta. Przybyły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i organizacji społecznych oraz wierni. Po mszy odbył się uroczysty apel niepodległościowy z udziałem kompanii honorowej brzeskich saperów, a na zakończenie wydarzenia na wszystkich czekała wojskowa grochówka. Trzema! Ładuj! Sarpą! Przede wszystkim wspominać tych wszystkich, co wywalczyli tą wolność, to jest pierwsze. A po drugie, każdy ma w sercu coś, co by chciał uczcić w tym dniu. Więc każdy powinien uczcić to według własnego uznania. Ale przede wszystkim tych, co wywalczyli wolność, to jest na pierwszym planie. To jest jedno z najważniejszych naszych świąt. Oczywiście Święto Niepodległości. Dla nas, akurat dla gminy Skarbimierz, znaczy dużo. Jak mówimy w ogóle o niepodległości, o właśnie naszej wspólnocie samorządowej, tym bardziej, że tutaj ciągle obserwujemy zakusy na naszą niezależność, na naszą samodzielność i myślę, że takie akcenty niepodległościowe są bardzo ważne. Wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Dlaczego warto być patriotą? Dlaczego warto wierzyć w Polskę? Ja sobie nie wyobrażam nawet w ogóle nie być patriotą, jeżeli jestem Polakiem. Przecież to cały czas Polska była silną, potężną i cały czas była prześladowana i zniewolona. To jest coś wielkiego. To nie da się nawet opisać, prawda, dla nas Polaków. My zresztą jesteśmy wszyscy patrioci. Jest pan też z wnukami, tak? Tak. Proszę powiedzieć, to też jest ważne, żeby przekazywać pokolenia. Tak, tak, następnym pokoleniom, bo już widzi pan, mają symbole naszej niepodległości i pytają się, a kto to był dziadek, a jak walczyli, to wszystko się będą mówili. Bo oni się urodzili w Irlandii, także oni mało może wiedzą. To już wszystkie informacje w tym wydaniu wiadomości. Następne zobaczycie za miesiąc. Do zobaczenia.